czy organizowanie takich akcji jest ciągle potrzebne? Czy krwi potrzeba teraz? Jak najbardziej. Krwi najbardziej potrzeba w okresie wakacyjnym, kiedy jest mniej dawców z uwagi na wyjazdy urlopowe, a wypadków i niestety zapotrzebowanie jest znacznie większe w okresie wakacyjnym. Niewiele trzeba, żeby komuś pomóc po prostu. To pierwszy udział w akcji, czy już? Nie, już któryś z kolei. Tutaj, w Limanowej, że tak powiem. No, dziękuję. Jakie jest zainteresowanie ze strony samych druhów, no i innych osób, które tutaj mieszkają? No, w tym roku na naszą jednostkę i druhowie oddali prawie 80 donacji. I myślimy, że to jeszcze nie koniec, że w tym roku, jeżeli się uda, to jeszcze jedną akcję przeprowadzimy. Na pewno zachęcamy do przyjścia i do udziału i wspomaganiu krwiodawstwa. Właśnie jednostki OSP to rywalizują w takim szlachetnym konkursie. Tak, jest to konkurs organizowany przez Komendę Powiatową, przez Klub Ognisty Ratownik. W tym roku prawie jest już około 600 donacji oddanych na klub. W tamtym roku było około 1000. I pierwsze 3 miejsca premiowane są sprzętem pożarniczym, a jeżeli nam środki pozwolą, klub będzie chciał zwiększyć ilość tych miejsc do 5. Zaplanowaliśmy również odznaczenia indywidualne dla tych, którzy najwięcej oddają krwi. Także zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych druhów i sympatyków, strażaków i wszystkich, którzy chcą pomóc honorowym krwiodawstwie. Dlaczego zdecydowałeś się na oddawanie krwi? Po pierwsze, zachęcili mnie moi koledzy, którzy są też w Klubie Honorowego Krwiodawstwa tutaj przy Komendzie Powiatowej PSP w Limanowej. I zacząłem oddawać, ponieważ uważam, że to jest wspaniały dar, który można dać od siebie. Jest to produkt, którego nie da się wyprodukować, a jest bardzo potrzebny przez cały rok, szczególnie teraz w okresie wakacyjnym. Bank Krwiodawstwa informuje o brakach krwi. A jak zachęciłbyś inne osoby, które może boją się tutaj przyjść i oddać krew? Najlepiej przyjść ze znajomymi, tak właśnie mnie tutaj koledzy ze straży zachęcili do oddawania i nie bać się po prostu. Tu wspaniałe panie pielęgniarki tutaj pomagają przeprowadzić kwalifikacje dawcy, czy dany dawca nadaje się, wypełnia się odpowiednie ankiety i jeżeli wszystko jest dobrze, można oddać krew i pomóc komuś uratować życie. Dzisiaj spotykamy się podczas akcji konkretnie zorganizowanej w niedzielę. Natomiast czy można oddać na co dzień krew? Tak, zapraszamy codziennie. Można oddać krew w szpitalu powiatowym w Limanowej, w oddziale terenowym w Limanowej. I mieści się on w budynku B od godziny 8 do godziny 13. Zapraszamy wszystkich chętnych.